Witam wszystkich bardzo serdecznie w Peryskopie. Dzisiejszy temat będzie gorący i jakże aktualny. Afera Tatarowa. Wszystko zaczęło się od filmu na YouTube, na kanale Kocham Gotować, gdzie tatar został położony i usmażony na patelni ze zwykłym mięsem, surowym mięsem mielonym. Słuchajcie, jestem wprawdzie wegetarianką, ale coś tu do powiedzenia na ten temat mam. W ogóle mięso jest paskudne i niezdrowe i ja osobiście nie jestem za tym, żeby je spożywać. No ale dobra, skoro już, to przecież na chłopski rozum. Jeżeli na jednym opakowaniu pisze tatar, a na drugim opakowaniu pisze surowe mięso mielone, to przecież to jest oczywiste, że to są dwa kompletnie różne produkty. Tatar jest daniem mięsnym, polegającym na tym, że po prostu mięso surowe jest spożywane z przyprawami, no tam jajeczko, jakiś tam ogóreczek, cebuleczka, a mięso surowe, mielone, jest przeznaczone do dalszej preparacji, czyli do smażenia, do zrobienia z niego kotletów czy czegoś tam innego. To jest tak oczywiste, że w ogóle po co ja to mówię? Otóż kompletnie pogiętym pomysłem było usmażenie tatara obok mięsa mielonego. Mało tego, na filmie zostało powiedziane, że tatar był produktem firmy Sokołów, a mięso mielone było zwykłym mięsem z targu. Przecież to oczywiste, że mięso, które ma być spożywane na surowo, prawda? Nie może być typowo surowym mięsem, tylko musi być odpowiednio zakonserwowane. Musi mieć konserwanty, no wiadomo, żeby mogło dłużej leżeć. No wiadomo, jakieś tam oleje, przyprawy i tak dalej. No i żeby po prostu smakowało. Natomiast mięso surowe, mielone, tak jak już wspomniałam, jest czystym mięsem, bez przypraw, bez niczego. Dlatego rezultat był taki, że mięso mielone usmażyło się i było szarawe i kruszyło się. Natomiast tatar nie usmażył się, był różowy i generalnie po usmażeniu wyglądał ohydnie. No cóż, ten film dość mocno ugodził w interes firmy Sokołów. No ale, no tak na chłopski rozum popatrzcie, no tatara się przecież nie smaży, tak? I w ogóle... Nie, po prostu pogięty pomysł. Cóż, tak na koniec tylko dodam, że jak były jakieś grubsze afery, to z reguły były to afery albo dotyczące mięsa, czyli choroba wściekłych krów, mięso z chorobą wściekłych krów, teraz ta afera tatarowa, albo afery finansowe, no patrzcie, Amber Gold. Ale jakoś nigdy nie było afery typowo warzywnej, na przykład afera buraczana, afera kartoflana, afera szczypiorkowa. No nie no, kiedyś tam z kartoflem była afera, no ale to taka tam, że tak powiem, krótko trwała. Słuchajcie, warto byłoby zainicjować nową aferę i to typowo warzywną, a mianowicie aferę kapuścianą i pozbierać te wszystkie głąby, których jest pełno dookoła i się nimi zająć. No cóż, tak już zupełnie na koniec, bo już kończę swoją nawijkę. Powiem tak, jeśli jesteście domorosłymi kucharzami, to proszę Was, nie wlewajcie, broń Boże, do tataru sosu tatarskiego.